Witam Was na kanale Pixela. Przed Wami urządzenie elektroniczne prezentujące przystankową informację pasażerską. Wyświetlacz EPD, Electronic Paper Display lub po prostu e-papier to taki rodzaj wyświetlacza, który nie potrzebuje energii elektrycznej do wyświetlania obrazu. Pobiera ją jedynie w momencie zmiany wyświetlanych treści. Jak to działa? Wszystko sprowadza się do milionów mikrokapsułek zawieszonych w płynie umieszczonych pomiędzy elektrodami. W każdej mikrokapsułce znajdują się cząsteczki pigmentu koloru białego, ładunek dodatni, i koloru czarnego, ładunek ujemny. Stanowią one rodzaj, nazwijmy to, elektronicznego atramentu. Te kapsułki rozmieszczone na ekranie reagują na potencjał elektryczny, tworząc piksele, czyli najmniejsze jednolite elementy obrazu, w tym konkretnie przypadku koloru białego lub czarnego. Kiedy zostanie przyłożony potencjał elektryczny w taki sposób, że ładunek dodatni jest przyciągany do góry, a ujemny do dołu, to białe cząstki przemieszczają się w górę mikrokapsułki, czarne natomiast do jej dna, przez co staną się niewidoczne. W efekcie na ekranie widzimy biały piksel. Analogicznie poprzez odwrócenie polaryzacji elektrod uzyskamy na ekranie piksel w kolorze czarnym. Kombinacja białych i czarnych pikseli daje nam obraz na ekranie, a zatem, by dokonać zmiany wyświetlanych treści na ekranie, potrzebny jest ładunek elektryczny. W urządzeniu Pixela taka modyfikacja wyświetlanych treści trwa około 1 sekundy. Tylko w tym momencie ekran pobiera prąd. Załóżmy, że przez jakiś okres czasu, na przykład 2-3 lata, chcemy prezentować te same treści, tu rozkład jazdy autobusów. To przez ten czas 2-3 lat tabliczka będzie wyświetlała treści, nie zużywając energii. Porównując ekran w technologii LCD, który wyświetlałby tą samą treść, co dzisiaj nasz e-papier, ten ekran odświeżałby ją kilkadziesiąt razy na sekundę. Dokonując obliczeń poboru prądu dla ekranu LCD 13,3 cala w okresie 2 lat pracy, wyniesie ona około 700 kWh. Nasza tabliczka przy wyświetlaniu treści nie pobiera prądu, tak więc po 2 latach pracy wartość zużycia energii wyniesie 0 kWh. Na koniec kilka ciekawostek. W 2006 roku zaprezentowano pierwszy telefon z ekranem w technologii e-papier. Była to Motorola F3. W 2008 roku amerykańskie czasopismo Esquire umieściło na swojej okładce e-papier zmieniający treści tekstowe. W 2022 roku Pixel przedstawia interaktywne e-papierowe tabliczki przystankowe sterowane gestem. Delikatniej.